Cześć, witaj w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu Króla. Rozpoczynamy kolejny odcinek, oczywiście również od wioski, ponieważ ostatnio sobie tutaj wykonujemy ponownie questy. Dało nam się w ogóle wykonać w poprzednim odcinku pewien quest z wieżą, która była okupowana przez gobliny. Poradziliśmy sobie z goblinami i następną część, w sumie można powiedzieć, odcinka poświęciliśmy na zadanie zięć dla Johanna, także dobrze się wszystko skończyło i na koniec musieliśmy pewnego przyjaciela wspomóc złotem. I to w sumie 1000 złota. Ale w zamian, no, dostaliśmy oczywiście mega wdzięczność słowną, no i w postaci też amuletu siły. Aż 10, który pozwolił nam na to, żeby założyć lepszy miecz. Kiepski, szeroki miecz. Nosiliśmy pałkę, która miała 25 obrażeń, mamy teraz 25 więcej, więc 50. Oczywiście długość broni też jest większa. No i mamy również bonus do walki bronią mięsną, także no myślę, że w zamian tego tysiaka to tam jest git. No i tak naprawdę to delikatny minus jest taki, że musiałem amulet życia, który dawał nam 40 życia, zamienić na siłę, ale co prawda tym mieczem będziemy sobie radzić szybciej z przeciwnikami, więc można powiedzieć, że ta siła to nic przy tym, co teraz mamy, czyli tym mieczu, no i większą ilością siły. Także zabieramy się za kolejne zadanko, które tutaj mamy jeszcze. Z wilkami to nie, jeszcze nie, ale chciałbym właśnie zrobić jeszcze te zadanko złodzieje siana. Z szopy farmera Johanna skradziono 5 bel siana. Obiecałem je znaleźć i jemu zwrócić. Podejrzewa o to paladyna Huberta i zbrojnego Jonasa, więc muszę z nimi pogadać. To są po prostu takie zadanka z zamku. Paladyn zlecił tam jakieś zadania komuś i my musieliśmy... No dobra, wracamy po krótkiej chwili i udajemy się do Huberta najpierw, czyli do tego paladyna, który sobie tutaj pilnuje wejścia do wioski. Kannst du mir etwas über die Heudiebstähle sagen? Ach, die Geschichte. Nein, kann ich wirklich nicht. Ich habe weder was gesehen noch gehört. Ist das nicht merkwürdig? Ihr steht hier Wache und in der Zwischenzeit wird ihm das Heu aus seiner Scheune gestohlen. Hey, Moment mal, Roland. Was willst du damit sagen? Du verdächtigst doch nicht etwa mich, oder? Würde mir nicht im Traum einfallen. Trotzdem ist die Sache seltsam. Ob seltsam oder nicht, Tatsache ist, dass während meiner Wache nichts aus Johanns Scheune gestohlen wurde. Und damit basta. Während deiner Wache? Wie meinst du das? Ganz einfach. Ich stehe nicht den ganzen Tag hier. Irgendwann habe ich ja schließlich auch mal Feierabend. Feierabend? Und ab wann hast du den? 20 Uhr gehe ich ganz gemütlich zur Burg hinauf, lege mich um Mitternacht schlafen und bin erst wieder am Folgetag um 7 Uhr auf meinem Posten. So, so. Und wer löst dich ab? Der Soldat Jonas natürlich. Frage den doch. Vielleicht hat er mehr als ich gesehen. No to jeżeli nie na warcie Huberta za dnia, no to jednak może na warcie tego Jonasa w nocy. No, ciekawe. Każdy już o tym wie. Tylko tak, on w sumie pracuje niemal przez cały dzień. Tak to teraz przybywa w zamku. Żeby nie trzeba, żeby nie musieć się tam udawać. To po prostu się prześpijmy do warty jego. Także myślę, że to będzie... Niczego jej już nie powiem. Myślę, że to będzie spoko. Do wieczora. Tutaj mamy teraz godzinę 20. Prawdopodobnie tak. Także to wystarczy. On już właśnie się zmienił z tym typem. No i możemy sobie zrobić jeszcze save'ik przed rozmową z nim. Z Jonasem. Hey du! Was weißt du über die Heudiebstähle? Ach. Hat dich Johann darauf angesprochen? Ja, hat er. Also, was weißt du über diese Sache? Nicht viel, nur dass ihm 5 Heubeinen abhanden gekommen sind. Du hast also nichts gesehen? Nein, habe ich nicht. Und mir ist keiner mit einem Heubein unterm Arm vorbeigegangen. Aber vielleicht hat ja der Paladin Hubert etwas gesehen. Der steht auch ständig am Dorfausgang herum. Wegen der Heudiebstähle. Schon wieder? Was willst du denn jetzt wieder von mir wissen? Nur eine Frage. Hubert sagte mir, dass du ihn um 20 Uhr abends auf seinen Posten ablöst. Ist das richtig? Klar, ich übernehme bis Mitternacht seine Wache. Und? Bis Mitternacht? Und was machst du dann?
Na was schon, Feierabend mache ich dann. Ich gehe zur Burg hoch und lege mich schlafen. Und wer löst dich ab? Es muss doch einer hier unten den Nachtdienst haben. Nachtdienst? Gibt es bei uns nicht. Ist bei den Lurkern noch gar nicht nötig. Die einzigen, die nachts noch außerhalb der Burg Wache stehen, sind die Wachen vor dem Schiff und mehr nicht. Aha, no to zajebiście, czyli od północy do 7 rano nikt całkowicie nie pilnuje tutaj tej bramy. No to pięknie. Dobrze. Powinienem zajrzeć tu w nocy. Może wydarzy się coś ciekawego, czyli teraz prześpimy się do północy. I zobaczymy, jak już wiecie, jak już nie będzie dosłownie nikogo na tej warcie, może ktoś coś tam będzie próbował znowu ukraść, czy coś. Wynoś się z mojego łóżka! Zobaczymy po prostu, czy coś się zadzieje. Ależ mamy widoczność. Ja pierdzielę, jest noc i jeszcze pada deszcz. No nic, nic nie zrobimy. Tutaj to nic nie widać. Aha, dobra. Co dzieje się, Anna? Słychać gobliny. Trzeba po prostu podejść do stodoły. To były gobliny. Prawdopodobnie targali siano do swojego legowiska. Trzeba by go poszukać. No dobrze, tylko najpierw zajmijmy się nimi. Czarne gobliny. Nie rozumiem tego. W jaki sposób to działa? Dobra, trochę na farcie poleciałem, ale... Dobra, jednak może nie. Ja nie rozumiem, w jaki sposób to działa. Ja zamieniłem miecz, który ma 25 obrażeń więcej. I mamy również od razu przy tym więcej siły. Dobra, zdążę chyba, nie? I mamy również przy tym od razu więcej siły, a nasze obrażenia, nasze ciosy... No nie licząc krytyka oczywiście, nadal są po 5? Gdzie w tym sens w takim razie zmieniania broni jakiejkolwiek, jeżeli nasze obrażenia są identyczne? No może jedynie to do krytyka zalicza coś tam, nie? Ale przecież nasze obrażenia są po prostu identyczne, takie jakie mieliśmy. 25 obrażeń mniej z pałki i mniej siły po prostu. Dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa, ale no... Nie wiem do końca, jak to działa. Może mnie oświecicie. Do swojego legowiska. To tylko gdzie oni mają... Gdzie one mają, te gobliny, swoje legowisko. No tam to są topielce. No nic, no chyba wystarczy, że... Wystarczy. Po prostu pójdziemy chyba tutaj ścieżką. Ciężko powiedzieć. Raczej tak. Natrafimy na gobliny, może jeszcze jakieś kolejne, no tu na przykład. Okej, okay, tutaj mamy w zwykłego goblina 6 obrażeń, w krwiopijce 7. Okej, okay, czyli jakby... O kurde. Dobra, już pozbądźmy się i... No nie, no źle, źle. Zagadałem się mocno i... Chyba ginę. Czyli dobra, w czarnych goblinów po prostu jakby to nie działa. W sensie jakieś odporności mają na tyle, że nasz miecz nie jest w stanie przebić tej odporności, tej ochrony. I po prostu ciągle jest to hit za 5 obrażeń. Także... Jakieś lżejsze potwory. Czyli zwykły goblin na przykład, czy krwiobica, no to jakieś tam już wyższe są hity. No dobra. Czyli tak to działa. Wiecie, po prostu tyle obrażeń doszło, to myślałem po prostu, że będzie zaraz różnica wielka, co nie? Także... Ej, tu jest Bella! Ja jej nie zauważyłem przez to, że jest ciemno. Siana, czyli dobrze idziemy. Tylko zaczekajcie chwilkę, bo muszę... Ogarnąć sobie tą sprawę tutaj z nimi, ale kryty weszły. Nie no, czyli no fajnie by było, jakbyśmy, no mamy tak naprawdę teraz 18%, ale no trochę to wchodzi. Fajnie by było, jakbyśmy jeszcze więcej mieli procentów, ale no niestety jak na razie, no to teraz, to znaczy jak poziom wbijemy, no to będzie trzeba przeznaczyć punkty na naukę myślistwa. Dobra, teraz sobie zapiszmy, bo jest spokojnie.
dość i tu jest belka siana, którą możemy normalnie wziąć. Czyli no co, no powiedzmy, że gdzieś idźmy tutaj, w tą stronę. Tam są to pielce, aha, czyli wychodzi na to, że będziemy musieli, tylko no mówię, nie chciałbym, będziemy musieli tu przejść, tylko nie chciałbym walczyć z topielcami. Bo my mamy ogólnie questa na 30 skór topielcy, tylko że nie mam właśnie jeszcze tego wyuczonego, więc po prostu zrobię tak, że odciągnę jakoś, już tamten już mnie nie widzi. Dobra, wejdźmy może od razu do tej jaskini, bo najpierw chciałem je odciągnąć, ale może zróbmy tak, że wejdźmy do jaskini. Wychodzi na to, że tutaj trzeba pójść, tak? Ale dostałem ciosy. To jest goblin. Nie wiem, czy tam to pielec mnie zajebiście goni. Dobra, nie, to nie może tak wyglądać. Dajcie mi sekundę, muszę to wczytać. Zacznijmy od początku. Najpierw się uleczę. I po prostu wjeżdżamy tam na pełnej, myślę. Chociaż te belki to powinniśmy i tak wziąć. Jeszcze raz sobie zapiszę. Wjeżdżamy tam na pełnej, możemy sobie teraz przyspieszenia użyć. Dobra, i tutaj zaraz będzie goblin. Okej. Okay. Nie wiem, czy on mnie goni, czy nie, jeszcze ten topielec, ale powinniśmy teraz raczej sobie, dobra, mieć lżej, bo przez te tunele, przez te zakręty, no powinien się gdzieś tam zablokować. Jest ostatnia? Może niekoniecznie w sumie, belka. Nie wiem, czy to jest jakaś, 5 było, tak? 5 dokładnie. Mamy tego 4 i na dole jest chyba ostatnia. Bo jej chyba nie braliśmy? Chociaż... Zaczekajcie, wejdę tu wyżej. Już nie, czy ja tą na dole wziąłem, czy nie? Chyba wziąłem. Chyba tak. Tutaj są gobliny kolejne. Dobra. Czyli pewnie... No nie, one zleciały. Dobra, kryty jakby weszły teraz, fajnie. Okej. Okay. O, jest poziom jeszcze kolejny. Ale ładne kryty weszły. Zajebiście. Nie no, krytyki to robią robotę. I poziom wpadł, czyli teraz będziemy normalnie uczyli się teraz myślictwa i będziemy mogli wilki zabijać, topielce i tak dalej, bo po prostu trofea nam są z tego potrzebne. A na to czekałem. Nie trzeba będzie już tak tego omijać. Wiecie co? Ja sobie zrobię tak, że no troszkę tych jagód podjem, bo... No wiecie. Trochę nam się tego nazbierało tak naprawdę, zbiera nam się tego chyba najwięcej, więc korzystajmy z tego. Prawda, to tylko leczy po 5, ale no. Dobra. Co tu się wydarzyło? Aha, wódz goblinów, okej. Okay. Wódz goblinów Atanosu. 110 expa. Zardzewiały miecz i... Jest tabelka siana, dobra, czyli tam na dole musiałem wziąć. Dużo, bardzo dużo roślin. Szkoda, że on w sumie tak naprawdę nic nie miał przy sobie, ten goblin. Kurde, jakieś złoto chociaż czy coś. Fajnie by było, jakby je miał, nie? Jakieś tam. Ale tak to tylko zardzewiały mieczek miał przy sobie. No nic, dobra. Czyli dobrze, wszystko poszło nam. Tak jak... można powiedzieć, tak jak chcieliśmy. Level nam jeszcze wpadł, więc kurde, idealnie. Teraz chciałbym się jeszcze wrócić, bo jestem pewien, czy do końca wszystko wziąłem, co mieliśmy tam na drodze. No właśnie. Aha, tylko że tutaj... Dobra, po to sobie wrócimy. Nie chcę marnować teraz HP na tym topielcu, więc te rzeczy, które tam leżą, po to sobie wrócimy. No i dobra, mamy to i w takim razie musimy teraz... do Johanna chyba z powrotem po prostu odnieść te belki, tylko że po prostu, no, prześpijmy się. Prześpijmy się, no i zadanie można powiedzieć, że jest rozwiązane, bo wszystko już wiemy, kto co robił i tak dalej. W sumie tutaj Johan spał obok nas, ale już zrobimy to normalnie, jak będzie tam na polu, to normalnie sobie z nim porozmawiamy.
Hej. No i dobra, mamy w sumie dwie takie kwestie. Hey, Johann. Ich war mal nachts in deinem Schuppen. Ja und? Hast du vielleicht etwas entdeckt? Und ob. Ich habe bemerkt, wie sich einige Goblins da drin aufgehalten haben. Goblins? Was du nicht sagst. Dann haben die mir also mein Heu gestohlen? Vielleicht. Auf jeden Fall werde ich der Sache mal nachgehen. Und auch im Wald nach den Heuballen suchen. Goblins also. So, so. An die hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also früher, da gab es eine ganze Menge von denen auf der Insel. Die waren eine echte Plage damals. Die haben geklaut, was ihnen unter die Finger kam. Aber als sich der Bestand der Lurker so drastisch vermehrt hatte, da ging auch die Zahl der Goblins zurück. Schließlich sind sie ja für die Lurker ein ganz schöner Leckerbissen. Aber wie sind die Viecher nur in meinen Schuppen hineingekommen? Haben denn die Wachen nichts von den Goblins bemerkt? Nun, das ist noch nicht geklärt. Naja, auch gut. Hauptsache, du beschaffst mir mein Heu wieder. Mehr interessiert mich nicht. Aber, dass es hier noch so viele Goblins gibt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich vermute aber, dass sich diese mehr in den Bergen aufhalten, wo sie vor den Lurkern sicher sind. Ich habe deine 5 gestohlenen Heuballen gefunden. Tatsächlich? Na, dann danke ich dir für deine Hilfe. Aber was ist mit den Dieben? Es waren die Goblins. Ich glaube aber nicht, dass du von denen noch was zu befürchten hast. Aber man weiß nie. Wenn noch was sein sollte, dann sag mir ruhig Bescheid. Doch eins sage ich dir. Verdächtige bloß nicht unsere Leute wieder. Nee, bestimmt nicht. Das war ganz dumm von mir. Wird bestimmt nicht nochmal passieren. Ja, tak naprawdę to powinniśmy tą drugą kwestię wziąć na początku i później tą, co pierwszą wzięliśmy, wziąć jako drugą, bo troszeczkę się pomieszało, ale wiadomo, o co chodzi. No i gobliny, wiadomo, no słyną z tego, że są złodziejaszkami jednak, co nie. Także elegancko udało nam się to zrobić. Mamy poziom, co jest bardzo fajnym, bardzo fajną wiadomością i oczywiście od razu lecimy sobie do myśliwego. To oczywiście robimy to w taki sposób, że zawsze sobie tutaj teleport robimy do zamku, skręcamy w lewo i tak można powiedzieć, że w ten sposób bezpiecznie dość dostajemy się do myśliwego i nie musimy po prostu zbierać po drodze żadnych potworów ze sobą, żeby no tam myśliwy nam przypadkiem żadnego potwora nie zabrał, żeby tam nas nic nie zabiło i tak dalej, więc teraz no dużo sobie można powiedzieć, że odblokujemy, bo 10 punktów nauki, miejmy nadzieję, że nam starczy na wszystko. Ale przede wszystkim, no to musimy nauczyć się skórowania gadów, czyli żeby stopielców mieć już skóry. No bo jednak potrzebne są do questa i to 30 sztuk. Oczywiście no też z wilków trzeba mieć to wyuczone. No i teraz tak. Gdzie on ma tą swoją chatę? Ten myśliwy. On ogólnie sobie tutaj zazwyczaj siedział i pierwszy raz go w sumie tutaj nie ma, ale ostatnio nam wspominał, że on gdzieś tam ma jakąś swoją chatę i tam będzie siedział. No tylko gdzie on ma swoją chatę? To jest pytanie. Wiecie co? Możemy sobie zapisać. Zrobimy takie delikatne obeznanie terenu. Bo jest w sumie godzina 9. On może tu dotrzeć za jakiś czas czy coś, ale może jak sobie tutaj pobiegamy, no to trafimy na tą jego chatę. No to było bardzo słabe. Pierdzieliłem się prosto w topielce. Co? To jest ten save na pewno? No tak, to jest ten save, zobaczcie. Jest tutaj przy ognisku. I teraz pytanie, czy po prostu gra jakby po 9 godzinie ma przypisane to, że on tutaj idzie i po prostu jakby w drodze to jak wczytaliśmy grę, to przeteleportowało go, czy jednak był jakiś bug i może po prostu był niewidzialny. Chociaż to raczej pierwsza opcja, czyli po prostu można powiedzieć, że on o 9 wyrusza w te miejsce i jest jakby już przypisany do tego miejsca. A to, że wczytałem, to można powiedzieć, że już go tu załadowało, co nie? Także w sumie dobrze się
dobrze się okazało, że zginęliśmy. Was willst du? No i dobra. Czyli mamy, dobra, idealnie, skurowanie gadów i usuwanie żuwaczek to będzie idealnie 10 punktów nauki. Das Fell von einem Wolf kannst du am besten abkriegen, wenn du die Bauchnaht entlang einmal anschneidest, die Hinterläufe des Tieres anreißt und so das Fell in einem Stück von hinten nach vorne abziehst. Was? Die Haut von einem Lurker kannst du am besten abkriegen, wenn du die Bauchnaht entlang einmal anschneidest, die Hinterläufe des Tieres anreißt und so die Haut in einem Stück von hinten nach vorne abziehst. Die Zangen von Minecrawlern oder Feldräubern musst du den Tieren mit einem sehr starken Metallhebel herauslösen. Sie sitzen sehr tief im Schädel der Tiere. Was willst du wissen? No dobrze, czyli wychodzi na to, że myśliwy Klaus nas nauczył już tutaj wszystkiego. Nie wiem, czy jeszcze, chociaż wątpię w to, by ktoś miał tutaj nas czegoś uczyć w tym pierwszym rozdziale tutaj na tej wyspie, no bo to jest w sumie chyba taki jedyny myśliwy oficjalny, więc no wszystkiego się od niego nauczyliśmy. No wiadomo, że na przykład tam jeszcze z wilków można pozyskiwać jakieś kły, pazury, tak samo i z topielców, tak samo z krwiopijców można żądła, tylko no nie jesteśmy po prostu w stanie tego się wyuczyć, więc mamy wszystko i teraz myślę, że można sobie wybijać no już wszystkie potwory. Pełzacze, polne bestie, jaszczury, topielce, wilki, krwiopijce i tak dalej, dziki. Też są jakieś pojedyncze. Także dobra, elegancko mamy to. Zapiszmy sobie. No i mamy no tak, te dwa zadania. No pierwsze jest zadanie związane z wilkami, później z topielcami. No i w sumie można tak naprawdę zrobić sobie to z wilkami na samym początku, tylko zacznijmy też od strony wioski, czyli przeteleportujmy się. Zacznijmy sobie od strony wioski, bo tutaj pasterz, który... Nie musisz mi tego mówić. Który ma troszeczkę tych owieczek, no to narzeka na te wilczki, więc... prosta sprawa. Będziemy musieli powybijać te wilki, no tylko to jest raczej... Te miejsce, w sensie chodzi o to, co tutaj mamy, nie? Te wilki na tej drodze, nie? Więc raczej... powinno być spoko. Wilka też chyba mamy, no, mamy już po 7, też prawdopodobnie mieliśmy po 5, raczej. A, są jeszcze w ogóle młode i są głodne, okej, czyli... Wow, ale kryt. Za 100% HP dostał. Są młode, są głodne, okej, czyli... Może te głodne po prostu są jako questowe niby? Już nie wiem. O, on jest młody. W ogóle też nie mogę przesadzać, no bo ja już takiego spota sobie wziąłem. Co ja robię w ogóle? Za dużo się tego w tego Gothica online grało i... Jest jeszcze głodny młody wilk w ogóle, no i tak się... Nie do końca jeszcze w 100% wczuwam w tego single playera. I dobra, w sumie one to tak nie biją mnie mocno, więc może sobie te drzewo dalej wykorzystujmy. No nie wszystkie mnie tak to uderzają. Kurde, dobra, zrobiło się trochę lipa. Trochę się lipa zrobiła. Fajnie nam to szło, nie chciałbym teraz zginąć. Okej, dobra, lipa. One przeskakują. Dobra, ryzykuję. Okej, zatrzymały się. Mam farta. Może miksturę wybić. Dobra. Elegancko. Nie no, dobrze to jest. Dobrze to wygląda teraz. Naprawdę. Delikatny problem był, ale się udało. No i dobra, no nie wiem, czy dalej też iść? No czy no w sumie nie zaszkodzi, bo i tak będziemy chcieli wyczyścić te wszystkie tereny i tak, ale... Wiecie, czy to jest jeszcze jakby potrzebne, żebyśmy dalej poszli? Tutaj po prawo tak naprawdę to też mamy jakąś jaskinię z tymi wilkami. Dobra, wiecie co, jak tutaj jeszcze widzimy tam... te stado, no to też sobie to wyczyśćmy. No troszkę ich jest. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie.
nadal sobie możemy wykorzystywać drzewo, bo dzięki temu nie wszystkie oczywiście nas atakują. No część jest głodnych, zwykłych takich, część jest głodnych, młodych, wygłodniałych, czy coś tam. Znaczy młody, głodny, wygłodniały, co ja mówię. Część jest po prostu młodych, głodnych wilków, część jest tych dorosłych, nie? Także, no ogólno radzimy sobie. Teraz możemy sobie coś zjeść, w sumie. Ostryga to chyba kolor zmieniła. Przedtem była taka jakby kolorystycznie chyba jak mięso, coś mi się wydaje. Ale mniejsza. W sumie to możemy jeszcze sobie oczywiście... A, możemy Serafis jeden zjeść, chociaż... A, bo jest Serafis i jest Sefaris. Mówię, o co chodzi, nie? Że ja się ostatnio leczyłem i HP przywracałem właśnie Serafisem, bo to leczy zdrowia i many 5-5. A tu patrzę, kurde, 14 jest. Mówię, co jest grane, nie? Chciałem sobie manę jednocześnie, dobra. No dalej mamy też niby te wilki, no tak już, w sumie jak już zaczęliśmy, to możemy to wyczyścić, co nie? Nie zaszkodzi, oczywiście. Expik wpadnie też, także już do 8 poziomu sporo sobie tego expa nabijemy. Bo sporo jednak tych wilków jest, sporo trofeów wpadnie. No i będzie można się też zabierać tak naprawdę zaraz za topielce, nie? Bo jednak też są do wybicia. Topielce może troszeczkę są silniejsze od zwykłych wilków, ale też nie powinno być nie wiadomo jakiej różnicy. Tu jest jeszcze jeden. Poczekajcie, wyłączę te przyspieszenie czasu. Na walce właśnie jak mam to odpalone, to wolę lepiej po prostu bez tego przyspieszenia czasu. A z mieczem jakby tego nie mogę wyłączyć, bo to jest akurat pod Z. Wiem, pewnie można zmienić sobie przycisk. Ale to jest akurat pod Z i na Z mam jakby właśnie takie uderzenie boczne. W sensie ja to tak ustawiałem, nie? Ja mam te boczne uderzenia tutaj pod Z i C. Takie właśnie. No i tak się akurat złożyło, że pod Z jest też to włączanie, wyłączanie tego sprintu. Sprintu, co ja mówię? No, przyspieszenia czasu. Ej, w sumie, wiecie co? Tu są groby. A my mamy z nimi interakcję. I można coś z tego powyciągać. Więc wyczyśćmy sobie tutaj ten teren, żeby nikt nas nie atakował. Troszeczkę kawałek dalej możemy też przejść. Tak już dla zasady. I sprawdzimy, czy w tych grobach coś ciekawego znajdziemy, co nie? Okej, tam są jeszcze chyba dwa wilki po lewej stronie, czy tam... Coś tam, nie wiem, ale... Też sobie to wyczyścimy. Dobra, najpierw sprawdźmy sobie te groby, zobaczmy, czy coś nam tutaj wleci, czy może same czaszki to będą. Czy... nie wiem. Może będzie jakiś skarb fajny. O! Gejzer, duża burza ognista. Jakieś tam czaszki, kości i tak dalej. Tutaj też ogólnie kilka goblinów było, bo może ktoś jak grał i pamięta, że tu były jakieś gobliny, a teraz ich tu nie było, to ja jak sobie właśnie ostatnio czyściłem... Tutaj też możemy. Czyściłem troszeczkę lasy z tego, żeby powybijać ścierwojady, bo tam chciałem dwa poziomy wbić, to tam jakieś pojedyncze sztuki tych goblinów też mi tu wpadły, także starałem się też wtedy je poodciągać. Przemiana w robice i chrząszcza. Chrząszcza nam się przyda, bo w pewnych miejscach trzeba właśnie używać, żeby sobie przejść przez jakąś tam szparę. Także starałem się jakby odciągać te gobliny, można tak powiedzieć, żeby po prostu... sobie je stąd wybić, bo tu też jakieś parę sztuk tu biegało. Także dobra, no tu jakieś stare monety też były. Srebrny pierścień, złoto. Tu zawsze coś tam wpadnie, nie? Nawet jakieś zwoje były, także git. Sakiewka, kwarcyt, no zobaczcie. Sakiewka, zaraz zobaczymy. Może nie dużo złota, ale...
Zawsze to coś. A. Złoty naszyjnik nawet. No 25, ale zawsze coś. Mamy też pierścień srebrny. Kwarcyty wpadły. No i przemiany też nam się przydadzą. Tutaj już wszystko. Dobra, tu raczej chyba to wszystko, tak? Tak. Nie ominąłem żadnego. Dobra, nie ominąłem na pewno. Okej, czyli możemy w sumie tak naprawdę jeszcze pójść tam te kilka sztuk wybić. Jak już właśnie mówiłem. Żeby był porządek po prostu. Te trzy sztuki tych wilków, co tutaj są. I wrócimy i no zadanie można powiedzieć, że no, powinno być wykonane, bo tak naprawdę to raczej i tak chodziło o te wilki, które są tam bliżej pastwiska, nie? Bo tam się pewnie jakieś kolejne zrespiły czy coś, jak się nam odpaliło to zadanko. Chociaż może po prostu te, co były tam wcześniej, już one były jakby zaliczane do zadania, ale to mniejsza. Więc raczej no już będziemy mieli wszystko zrobione, no bo tam żadnego wilka nie ma. Jeszcze w sumie to pozbierajmy sobie te przedmioty. A nie, jeszcze możemy tak naprawdę zajrzeć do tej jaskini przecież. No i tak zrobimy. Bo w tej jaskini też jakieś tam wilki były, tak wiecie, to tak dla zasady, żeby tu już był porządek. Zrobimy to. A tu jeszcze jeden się ukrył. Co to ma znaczyć w ogóle? Kiedy, jak i gdzie? Po co ty robisz uniki, wilczku, jak ty i tak nie poradzisz sobie z nami? No dobra, wejdźmy do tej jaskini, bo tu właśnie też wilki były z tego, co pamiętam. Tak. Dobra, prosta sprawa, no. Dość przyjemnie się z nimi walczy. Jeszcze jakiś kryt wejdzie, no właśnie, na przykład teraz. To jest w ogóle kosmos. Zaraz zobaczymy, czy coś tam... O, proszę. Czy coś tam tu jeszcze znajdziemy, czyli wychodzi na to, że z jaskini trzeba było wyczyścić te wilki, albo po prostu z okolicy i jako te, że tutaj na koniec je wzięliśmy, no to zaliczyło do questa je, także okej, dostaliśmy po prostu nowy wpis i teraz już wiemy na 100%, że to jest już ogarnięte. No wiecie, o, goblinie jagody razy 3. No wiecie, i tak czyściliśmy sobie te tereny, to można powiedzieć, że przy okazji zadanko też będziemy mieli wykonane. No i za to pielce się będziemy musieli wziąć też. Ale oddajmy questik. Mamy w sumie no już te... W sumie to na dole też możemy przecież 1300 expa i zaraz będziemy mieli kolejny poziom, także fajnie, fajnie. Die Wölfe von Athanos sind nicht mehr. Naja, zumindest das große Rudel nicht mehr, das sich in der Nähe der Schafherde aufgehalten hat. Wie? Du hast tatsächlich das ganze Wolfsrudel erledigt? Bei Innos. Respekt, Roland. Respekt. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Tja, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich schon. Indem du mir die versprochenen 100 Goldstücke gibst. Die sollst du auch von mir haben, Roland. Ja, noch mehr, da deine Aufgabe nicht ungefährlich war. Zur Belohnung sollst du daher 200 Goldstücke bekommen. Ich habe nur eine Bitte. Verrate nichts meiner Frau. Sie würde mir sonst vorwerfen, dass ich unser Geld nicht zusammenhalten kann. Da kann die ganz schön rabiat werden. Keine Sorge, ich werde nichts verraten. Gut, hier hast du dein Gold. Nochmals vielen Dank. Und du bist immer bei uns willkommen. Nieźle, 200 sztuk złota i 500 expa aż dostaliśmy. Kurde, no to jest nagroda. Miał mi tak naprawdę dać 100. Była mowa o setce, co nie, ale dostaliśmy 200. Czyli jeszcze raz tyle. No to kurde, kto by się nie cieszył. I... No trzeba tego tysiaczka dozbierać sobie, żeby właśnie kupić te dwie mikstury, które jeszcze nam zostały u handlarza w zamku, które dają nam HP na stałe, po 20, także 40 HP nam wróci z powrotem, można powiedzieć. Z tego naszyjnika, którego zdjęliśmy, to tam mieliśmy 40, także dwie mikstury wypijemy na stałe i wróci nam to z powrotem. Wiadomo, że z naszyjnikiem byłoby już 210, ale no... Jakby nie naszyjnik na siłę, no to byśmy tak to nie mogli tak szybko się rozprawiać z tymi potworami. W takim razie... no dobra, będzie trzeba się tymi topielcami zająć i to będzie jakby można powiedzieć... na tyle. Chociaż czekajcie.
Topielce to są tak naprawdę od Marboda zadanie, czyli teraz tak, bo ogólnie Marbot mi powiedział, że Paladyn Oliver i Herbrand dadzą nam questy. Najpierw robimy quest od Olivera, no i Oliver nas wysłał do Bruno. Bruno nadał nam 3 zadania, czyli pomoc kucharzowi, zrobiliśmy. I 2 problemy w wiosce pasterza Hermana, czyli teraz to, co robiliśmy z wilkami, i chłopa Johanna, czyli z tym sianem. Też zrobiliśmy i teraz tak naprawdę mamy odblokowane to, że będziemy mogli pójść do Herbranta i on nam zleci kolejne zadania, bo najpierw musieliśmy właśnie te zrobić, które już zrobiliśmy, i zobaczymy, co on tam będzie od nas chciał. No i poza tym, no to te topielce, także nie wiem, na co będę chciał te punkty nauki wydać teraz następne. Fajnie by było na przykład jedną rękę sobie podbić, bo by nam wpadło 10%, no to elegancko już w ogóle by było, te krytyki by częściej jeszcze wpadały. Teraz jak doszło nam z broni 10%, no 8 można powiedzieć, no to jest już też coraz fajniej. Bo tak to z myślistwa mamy wszystko. No dobra, zobaczymy, ale naprawdę jest spoko jak na razie, także na tym sobie to skończymy. Trzymajcie się, do kolejnego, cześć.